Patryk i Angela wnet się pobierają. Z prostego powodu. No, bo się kochają. I od kilku ładnych lat do siebie wzdychają. Nie bez powodu na Patryka Harry Potter mówiono. Bo Angelikę zaczarował, by została jego Hermioną. I się troszkę nim zaopiekowała. Do wyjazdów na wycieczki go przekonała. Bo jego mama to już troszkę dość tego miała. Że gdy klasa wyjeżdżała, ona zawsze z nim zostawała. Ale Angelika, jeżeli po ślubie dalej chcesz być taka szczuplutka, to chyba się musisz wziąć za gotowanie, bo Patrykowi to niezbyt dobrze słyszałam idzie kobiet wykarmianie. Jego siostry coś tam o tym wiedzą. Coli i chipsów zawsze u niego pojedzą. Taki to właśnie z tego Patrysia. Kucharz wyborowy. Jak zapytasz, co to skrobia ziemniaczana, to nic mu nie przychodzi do głowy. Ale wcale się nie zrażaj, bo to facet jest odjazdowy. Tylko nie próbuj go upić, bo do tego nie ma głowy. Ale Patryk, żonce, to nie żałuj białego winka, bo ponoć po nim to się z niej robi niegrzeczna dziewczynka. Nie bądź też zazdrosny nigdy o Frediego. Musisz, tak jak ją, pokochać i jego. Tak jak dziś się zawsze kochajcie. Róbcie w życiu coś szalonego, żeby nie żałować kiedyś dnia żadnego. Macie wspólne pasje, marzenia i cele. Przed wami w życiu jeszcze pięknych przygód wiele. I dziś wszystkiego, co najpiękniejsze, życzy wam rodzina i przyjaciele.